Ze zmiennym szczęściem grały w miniony weekend zespoły gdańskiej Lechii. W rozgrywkach młodej ekstraklasy biało-zieloni przegrali w Lubinie Zagłębiem 1-2. Od 9 minuty to gospodarze prowadzili 1-0 po strzale Kowalskiego. Na początku drugiej połowy wyrównał Patryk Brzeski. Jednak ostatnie słowo w tym meczu należało do Zagłębia, które po bramce Szczepaniaka ostatecznie wygrało 2-1. Gdańszczanie w tabeli młodej ekstraklasy zajmują obecnie 15. przedostatnie miejsce. Z kolei druga drużyna Lechii, występująca w rozgrywkach trzeciej ligi, bezbramkowo zremisowała Wielką Sobotę w Kartuzach z miejscową Kartuzją. Ten wynik nie wpłynął na zmianę miejsca gdańskiego zespołu w tabeli trzeciej ligi. Podopieczni trenera Tomasza Ontona są na 5. pozycji i mają na swoim koncie 33 punkty.